Stalmeister? Znowu tutaj partolisz. Znowu partolisz robotę tutaj. Na oko robisz te wszystkie posadzki. Czemu ty robisz na oko posadzki, co? Co? Czemu robisz na oko posadzki? Tam ludzie mówią, że na oko robisz. Na oko? Nic nie jest na oko. Przez nie macie? Ja wezmę się na niego. Dobra. Tylko wszystko wcześniej jest nanoszone na ściany. To po prostu od tego mego w dół. Także laser nie musi być w czasie pracy ustawiony. Nie da, że się brudzi, trzeba go przestawiać. A tak wszystko można robić w pracy. Ważne, żeby były punkty odniesienia. Tak jest. O, i rozwialiśmy już pierwsze wątpliwości. Co to za pazlaki bez lasera, nie? Jak widzicie, wleciała tutaj podłogówka. Wszędzie już jest rozłożona. Tutaj zostało w kuchni tylko rozłożone na środku, gdzie nie ma mebli. Tutaj, gdzie będą meble, jest to zbędne. Po co grzać meble? Niektórzy mówią, żeby tak można tutaj zrobić wedle szafek, ale ogólnie, czy to jest potrzebne pod szafkami? Nie, bo jak masz też suchy prowiant i tak dalej, to nie. No to bez sensu. Bo, a jak zaleje, to i tak cokolwiek trzeba robić i tak wszędzie wszystko. A jeżeli nie ma dostępu wilgoci, to wszystko okej. Okay. O, ja patrzę, nawet gniazdka są równo obsadzone, co? Nawet się udało. No wyszło, tak przypadkowo. Przypadkowo. Też na oko. Też na oko, no. Tak wy widzicie, wszystko na oko wychodzi. A właśnie, bo tu jeszcze też dużo ludzi mówiło, że nie otworzę drzwi balkonowych po posadzce. Jak to będzie? Słucham tamte, które... No, że nie otworzę ich. Spokojnie, jeśli będzie miejsce na panele czy na płytki, my mówiliśmy około 2 cm niżej tego tutaj, tej podbudowy. Ona będzie się gdzieś, o, na tej wysokości kończy. Tu jest 8 cm, a posadzki ile będzie? 6? Koło 6. 6,5-6. No. Dokładnie wychodziło akurat pod tym tutaj 2 cm poniżej tego progu, więc. O, tak ona będzie gdzieś. Będzie tam. Chodziła podłoga, panel, czy tam nie wiem co będzie. Tam będzie panele raczej chyba, panele albo panele winylowe. Też się zobaczymy. Ale płytek nie chcemy, bo płytki... Czekaj, ja nie będę tutaj łaził teraz. Bo to wszystko tutaj drży. Czekaj. O, dobra. Teraz co? Kotłownia i te inne sprawy. Tak. A jeszcze pokój. No to już tam już idzie, nie? A ja to jeszcze pokażę, jak tu w łazience zostało zrobione. W łazience zostało o tak zrobione. Tu w prysznicu takie, o, 2-3 pętle są w prysznicu. Tutaj jest, można byłoby powiedzieć, co 10 cm tutaj ta podłogówka. Wyprowadzone wyjście już pod kaloryfer. Tu jeszcze, żeby po posadzkę sobie wkuje to wszystko tak, jak ma być już docelowo. Ale to już później. Tutaj gdzie sobie będą te zabudowy i w ogóle wszystko, tutaj nie dawałem podłogówki, jest to też bez sensu. Kaloryfer został doprowadzony w izolacji po to, żeby nie wychładzała go podłoga, żeby kaloryfer jednak był cieplejszy niż podłoga. A tak to wiadomo, weźmie temperatura. Nie wiem, czy wspominałem, że zabrakło mi 150 metrów tego przewodu, miałem 600 metrów i jeszcze dokupione zostało 150. Tak więc trochę tego weszło. No i co tu wiele więcej mówić. Wszystko już chyba powiedzieliśmy mniej więcej, tak co? Chyba, że nam się coś przypomni. Jakieś tam ciekawe perypetia majstrów z komentarzy. No i teraz oglądamy posadzki po 3 dniach. Już można lekko wchodzić. Jak widzicie, mróz z niej wychodzi. Jak tak się przyjrzycie, zobaczcie, ona dostała mrozu i wychodzi mróz. A tak szczerze mówiąc, te białe plamki to już jest... punktowe dosychanie, coś takiego. Nie, za chwilę majster tu opowie, co, jak to wygląda, na czym to polega, to, że takie plamki się pojawiają. Ale najważniejsze, chciałbym wam pokazać, jak to wygląda ta delatacja. O, zobaczcie, jaka grubość tu jest tej delatacji. Na grubość tynku jest ładne, jest zrobione wszędzie. Teraz wystarczy to wszystko poobcinać i powinno być naprawdę elegancko. No teraz co, jeszcze tutaj gniazdko obsadzić, muszę tam powymurować te pustaki wszystkie. I wtedy można już jechać z tynkami. I tak to właśnie wygląda. Tutaj kawałek przewodu zostawiony został do grzejnika. Tu będzie grzejnik powieszony. No i co? To już by było na tyle.
No i tak to właśnie wygląda wszystko. Jest naprawdę imponująco. Teraz idziemy na dół zobaczyć, jak tam postępy prac. Tu jest jeden pokój zrobiony na już ściągnięte. A teraz tutaj już łazienka idzie. Pod łazience zostawiony prysznic. Jak widzicie, parę pętli jest w prysznicu. Tak więc jest częściowo podgrzewany będzie. I co tu jeszcze wiele można powiedzieć? A właśnie jak to z tym schnięciem, te plamki co są, co to oznacza na tej posadce teraz? Prawa, po prostu, no tak się dzieje. Tak się dzieje, nie? Tak jak jest włókno, plastyfikator i wodę, no. Tak schnie, nie? Bo pewnie niektórzy pewnie by powiedzieli, że to mróz wychodzi z tej posadzki. Jak cały czas dodatnia temperatura jest. Jak mróz wychodzi, to się robi taka cieniutka warstwa milimetrowa, krucha. No, i ona wtedy odparza. Jak ona po prostu się potem odparzy, to normalnie można puknąć ręką i to odchodzi, nie? Ja. Ale ja chciałem jeszcze coś dodać, bo tam coś mówię, że chciałeś kogoś pozdrowić, co? A tak, wiernego fana, bo się dowiedziałem przypadkowo, jak ostatni film wstawiłeś, że mój kolega cię ogląda. Także pozdrawiam Joachima. No pozdrawiam Joachima gorąco, tak, że będzie mile zaskoczony. Fajnie. Ale ogólnie co? Zdziwiony, że tyle ludzi ogląda. Tak, no ja w ogóle nie miałem, wiesz, pojęcia zielonego, wiesz, bo tak trafiłem przez sąsiadów do ciebie. No. I tak to właśnie wygląda. No dobra, ja będę lekko pójdę lekko robić kawę, bo już czas będzie na kawę. I widzimy się już dopiero za chwilę. Podszedłem na chwilę do sąsiada, aby wam pokazać, jak tutaj została wykonana przed tynkami posadzka. Tak wygląda posadzka, ona była wykonana przed tynkami, potem zostały zrobione tynki i jakoś ta posadzka żyje, ma się dobrze. Tylko widzicie, są takie plamy tutaj od różnych zapraw, tak, ale to w niczym nie przeszkadza. Zobaczcie, to jest tylko dosłownie cień. Wtedy mu nic nie szkodzi. Została tutaj zrobiona dylatacja tutaj ze styropianu. Tu będą wpuszczone cokoliki, więc tu zostało to tak zrobione. U mnie jest taka, jak widzicie, chwilę prędzej dylatacja zrobiona z trzech warstw gąbki. Ona jest podobna jak tutaj ze styropianu i ta posadzka może sobie swobodnie pracować w różnych temperaturach i nie dzieje się wtedy nic. No i takie parę słów ode mnie. Tutaj, o widzicie, jest tynk wykonany też. Tynk cementowo-wapienny, bardzo fajnie wykonany. Tutaj robił, tu też zaprzyjaźniony tynkarz, bardzo fajnie robi te tynki. No i wracamy na budowę. Ja robię kawę i idę do chłopaków. Doniosę? Chyba doniosę. Kurde, nie doniosę. Czajmada. Aż tak zimno? Taka ciepła kawa to będzie jak znalazł. Kawa! Co? Kawa! A ty z cukrem pijesz? Co? Z cukrem pijesz? Bo cukru nie ma. Czekaj. Kawa? Jo! Tu wam postawię, co? Kurde, to okno się robi coraz wyżej. No. To okno się robi coraz wyżej. Co? To okno się robi coraz wyżej. No. No. Jo, nie, przez to nie wyjdę, bo ono jest ten, na stałe, nie? Kurde, moja saszetka. Jeszcze bym... Teraz potrzebujesz? Nie, ja bym chciał wziąć, żeby ona nie została. To ja ją wezmę. Jo, dobra, super. Super, elegancko, tak żeś miał to na uwadze tylko, to by był wdzięczny, nie? No. Teraz zobaczycie od tej strony, jak ustaje zaprawa tutaj. O. I się nam wszystko ładnie miesza.
palce tak szybko byśmy tego nie wymieszali. Ale dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, nie? No, jeszcze teraz trochę wiatru jest. Ciepło się zawsze może zbierać, nie? No, ale tak jak było w piątek, to była petarda, to była pogoda luksusowa. A teraz jest tak. Jak to mówią, dla posadzkarzy nie ma złej pogody. Jest dobra albo bardzo dobra, nie? No i idzie sobie. Tym wężem właśnie, pod ciśnieniem posadzka, znaczy zaprawa do posadzek. O, to jest dopiero fajny patent, że się człowiek nie narobi. I już kolejna partia już jest przygotowana tutaj piasku. Tu się miesza. Ile to się tak wypompowuje? 2 minuty? O. A weź to teraz taczką woź. Byś wątpił, albo na, te, na drugie, trzecie piętro w bloku. Wreszcie mamy takie czasy i takie możliwości, że nie musimy tego robić. Nie, naprawdę. Petarda. Pogoda się zepsuła, strasznie wieje, strasznie zimno, ale się udało już wszystko zrobić, nie? Przez ostatnie szlify. A, jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy powiedzieć, bo tam dużo ludzi tam też mówiło coś tam na temat tam u góry, ten co jest tam, ten ta krawędź przy schodach, nie? Ona była powiększona o ile? 10 cm? To łącznie jest ile? Tam około 15-20 cm tego, tej krawędzi, tej samego całego betonu. Więc tam jest naprawdę mocno i solidnie. Takie na szybko wtrącenie. Także. A propos schodów. Tak więc wszystko jest. Idę już! Tak więc widzicie, wszystko już zrobione, zakończone. Chłopaki już posprzątane, poumyte wszystko mają, a my będziemy co już się żegnać z wami, nie? Jakie słowo na niedzielę, na koniec? Oj, nie wiem, co ja mogę powiedzieć, słuchajcie. Bądźcie wszyscy na siebie mili. I życzliwi. I życzliwi. Tak jest. A jak się budujecie, to się za bardzo nie stresujcie, bo to nic nie da. Dokładnie. Naprawdę nic nie da. Po prostu trzeba dać sobie czasu. I na spokojnie. A wszystko przyjdzie w swoim czasie. O, dobra. Także my się pakujemy i widzimy się już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Cześć.